Witajcie na kanale Faktostacja. Dziś przeniesiemy się do niesamowitego świata polityki i odkryjemy 10 szokujących faktów i ciekawostek. O Donaldzie Tusku. Przed rozpoczęciem pamiętajcie, że źródła wszystkich informacji znajdziecie w opisie filmu, więc jeśli ktoś z Was ma ochotę na głębszą analizę, tam jest klucz do wiedzy. Wszyscy dobrze wiemy, że Donald Tusk jest jednym z najbardziej popularnych polityków w Polsce. Nasz dzisiejszy bohater urodził się w Gdańsku w 1957 roku. Z wykształcenia jest historykiem. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 57, został absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego, a pracę magisterską napisał na temat kształtowania się legend Józefa Piłsudskiego w przedwojennych czasopismach. No to lecimy z tymi faktami. Fakt numer 1. Donald Tusk, czyli polityk od serca i jagodzianek. Tak, to prawda. Zanim Donald wkroczył na polityczny parkiet, próbował swoich sił w różnych dziedzinach. Czy wiedzieliście, że kiedyś sprzedawał jagodzianki na dworcu głównym w Gdańsku? Możemy sobie wyobrazić, że stali klienci często pytali, czy jagodzianki podniosą polską gospodarkę. Fakt numer 2. Małżeństwo Donalda z Małgorzatą, z którą ma dwoje dzieci, Katarzynę i Michała, przechodziło poważny kryzys. Tusk był zdradzany przez żonę z jego kolegą, co zostało opisane przez nią w książce pod tytułem Między nami. Fakt numer 3. Babcia Tuska była Niemką. To istna polityczna bomba, która z pewnością nie pomogła Donaldowi w karierze. Nasi sąsiedzi zza Odry nie są zbyt lubiani przez Polaków. Korzenie niemieckie szybko zostały zauważone przez konkurencję polityka. Fakt numer 4. Donald trzykrotnie premierem. To dopiero polityczna jazda po konkurencji. Tusk nie zatrzymuje się od 2007 roku, potem znów zasiadł na stołku w 2011 roku, po czym zrobił sobie chwilową przerwę, rozprostował nogi, zrobił popcorn i po raz trzeci usiadł na stołek w 2023 roku. Fakt numer 5. Emerytura Donalda to istny skarbiec. Poczekajcie, złapcie się kanapy, żebyście nie spadli. Nasz premier pobiera 3 emerytury. Z Belgii, z ZUS-u i z Komisji Europejskiej. W sumie to całkiem ładna kwota, bo około 27 tysięcy złotych. Fakt numer 6. Ojciec naszego bohatera zmarł w wieku 42 lat i nie miał mocnej relacji ze swoim synem. Tata trzymał go krótko. Dawał mu jednak wybór pomiędzy grubym pasem a cienkim. Być może to właśnie twarda ręka zrobiła z niego twardego polityka. Fakt numer 7. Donald, król europejskich rad, przewodniczący Rady Europejskiej w latach 2014-2019. To była jego polityczna koronacja na arenie międzynarodowej. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak na posiedzeniach w Brukseli zawsze zostawiał swoje autografy. Fakt numer 8. Bitwa o fotel prezydencki, Kaczyński kontra Tusk. Walka o prezydenturę w 2005 roku z Lechem Kaczyńskim była jednym z najbardziej emocjonujących momentów w karierze Tuska. I choć przegrał, z pewnością zyskał doświadczenie, którego użył później w kolejnych potyczkach politycznych. Fakt numer 9. A teraz wicemarszałek Sejmu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale takie stanowisko również zapisało się w karierze Donalda Tuska, a udało mu się to w 2001 roku. Chociaż jak już wiecie, stanowisko premiera bardziej mu odpowiadało. Fakt numer 10. Donald, gwiazda, szansa na sukces. Kto by pomyślał, że nasz polityk wziął udział w świątecznym wydaniu programu Szansa na sukces i zaśpiewał wśród nocnej ciszy. Może powinien rozważyć karierę muzyczną obok politycznej. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. To wszystko na dzisiaj, drodzy widzowie. Jeśli ciekawi Was więcej faktów i humorystycznych spojrzeń na życie polityczne Donalda Tuska, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Faktostacja.